Jak oceniacie nowy plac przy tramwaju? Jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Wraz z końcem 2023 roku zakończyła się modernizacja placu na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim. Przypomnijmy, gmina Krosno Odrzańskie pozyskała 4,5 miliona złotych z programu zewnętrznego na zadanie związane z rewitalizacją w centrum miasta i w skład tego zadania wchodziło odnowienie szachownicy oraz wspomnianego placu. Teren się zmienił, a my sprawdzamy, czy nowa forma podoba się mieszkańcom. Zmodernizowany plac. Podoba się pani? Podoba mi się. A co najbardziej? Wszystko mi się podoba. Nowy wygląd placu. Podoba się, nie podoba? No ja ten ja, ja plac. No. Ja tam razem mało kiedy chodzę. To... Pytanie, Pytanie o nowy plac. Podoba się? Bardzo? Tak? Pięknie. Coś... Pięknie. Czekamy na wiosnę, jak to wszystko rozkwitnie. Fontanna ma zostać uruchomiona na wiosnę. Kostkę brukową zastąpiły płyty chodnikowe. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego pojawiło się też sporo ławek. Część z nich to ławki. Obrotowe. Do tego logo Miasta. Znalazło się także miejsce dla wielu nowych nasadzeń, które wraz z wiosną będą cieszyć oczy. Nie zabraknie też kamer, nowoczesnego monitoringu. Urząd Miasta ma dwuletnią gwarancję i będzie skutecznie egzekwować ewentualne naprawy, a uwagi można zgłaszać przez stronę internetową www.klosnowodżańskie.pl w dziale e-usługi w kategorii e-Usterka.